żeby zacząć nie narzucać dzielnicą czy miastem. Żeby nie narzucać dzielnicą moderatorów, bo dokładnie o to w tej wypowiedzi chodziło. Ja bym był zdania i będę się do tego przychylał, żeby zadbać o jakość tego procesu, to z całym szacunkiem dla waszych doświadczeń, tak, i umiejętności, kompetencji dotyczących prowadzenia spotkań, to one nie mogą być niewspółmierne do tego, jakie są inne. Pomijając to, że też no, wierzcie, że są ludzie, którzy są moderatorami, tak, wyszkolonymi, jakby też szkoła moderatorów to nie jest też godzina zajęć, tylko to jednak dosyć duży proces edukacyjny, żeby nauczyć się facilitować spotkania, tak, żeby wyszedł z tego efekt, tak, to jest, no są ludzie, którzy to robią zawodowo, tak, i jeżeli chcemy zadbać o jakość tego procesu, to oni powinni mieć możliwość współpracować z tymi dzielnicami, pytanie na jakich zasadach, i wtedy mamy pewność, że to zostanie dobrze przeprowadzone i że będzie nam chodziło o to, to jest to, wracamy do tego pytania, które miała Ania na początku, tak, jaki jest cel, bo jeżeli celem jest deliberacja i to, żeby mieszkańcy zaczęli tworzyć tą wspólnotę i rozmawiać o swoich sprawach, to oni muszą najpierw potrafić się dogadać, a spowodowanie tego, żeby ludzie podczas spotkania zaczęli ze sobą współpracować, naprawdę nie jest łatwe. To moim zdaniem to jest nieporównywalne do spotkań z wyborcami czy do spotkań z mieszkańcami, które do tej pory prowadziliście. Bo to są metody warsztatowe, na których trzeba spowodować, że ludzie zaczną ze sobą rozmawiać, współpracować i dochodzić do własnych, do wspólnych celów. To nie jest spotkanie z wyborcami, tego nie można porównywać. To jest proces społeczny, który tam może zajść. Jeżeli macie wśród radnych dzielnicowych psychologów społecznych, no to jesteście pewni tego, że to dobrze wyjdzie. Jeżeli nie ma tam ludzi z kompetencjami takimi do prowadzenia takich procesów, to radziłbym pamiętać o tym, że moderatorzy muszą być tutaj włączeni. Ja sobie tak myślę, też się uśmiecham, bo spotkałam bardzo wielu ludzi, ale też i radnych, którzy bardzo dobrze czują się z tym, że prowadzą spotkania i dobrze im z tym, ale to, że ja będąc na ich spotkaniach widziałam, że oni w ogóle nie słuchają, co ludzie do nich mówią, to już jest jakby inna inszość, nie? W sensie, że różni ludzie mają poziom refleksyjności. Poza tym spotkania o charakterze, zgadzam się, że... Znaczy nie zbieram się do tych moderatorów, nie mam jakby ochoty robić żadnego wcisku, natomiast pomysł przy projekcie Dzielnice się liczą z moderatorami był związany trochę z tym, że osoba z zewnątrz trochę dobrze robi, tak? W sensie takim, że ona zawsze jest bezstronna. Natomiast przedstawiciel rady, no to on jest jednak przedstawicielem rady, tak? I tylko że w tym aspekcie przedstawiciel rady jest z jednej strony bezstronny, bo tam nie ma wniosków, które mam do terapii przeprowadzać. Czy przeprowadzić? Będzie inaczej współpracował z ludźmi ze swojego okręgu. Jeśli radny jest w miarę komady, to wie doskonale, że ludzie bardzo szybko obnażą jego nieodpowiednie zachowanie. Więc jeśli ktoś, nie wiem, zależy mu na tym i angażuje się w to, to nigdy nie doprowadzi do sytuacji, w której pani z zarobiem w sposób jak najbardziej uzasadniony będzie miała powiedzieć, że ten gość robił stronniczo. To byłby samobój dla niego, więc... Znaczy, ja bym chciał przede wszystkim właśnie przeszedł takie myślenie, że, bo gdyby radni rzeczywiście chcieli, czy inaczej wypełnić na swoje cele, to pewnie by tak zrobili, bo to jest decyzja rady, bo to jest uchwała budżetowa. Więc samo to, że zrobiliśmy budżety partycypacyjne w tych dzielnicach, świadczy o tym, że chcemy wyjść, chcemy poznać bezpośrednio decyzję mieszkańców i oddajemy rzeczywiście im w tym aspekcie prawo głosu, decydowania o tych środkach. Więc ja bym to też, znaczy takim myśleniem, tutaj postrzeganiu radnych jako grupy nacisku nad konkretnymi wnioskami, bo nie miało to miejsca na przykład u nas w dzielnicy. Jest jeszcze racja, ja tylko jest jeszcze jeden... Się, ale właśnie tak, o tą łatwość chodzi, tak? To jest jedna rzecz i z tym jest różnie. W ogóle tak mamy różnie, jako tak ludzie. To jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, że ja bym się obawiała, będąc radną, będąc w roli radnej, jednak takiego zarzutu, tak? Ja to tylko... Tak, zarzut, tak, panie, spotkało się wszędzie. Jasne. Muszę ten temat rozmawiać, to zarzutem. Słuchajcie, jeszcze tylko jedną rzecz. To pytanie, co ma to... Państwo zdanie znamy, tak? Panów, którzy są reprezentantami dzielnic, ale jest jeszcze szereg dzielnic, które nie brało udziału w tym procesie partycypacji. Co więcej, Ani, jest szereg radnych, bo przepraszam, że ci wyjdę do jednego słowa, ale do uzupełniając to, co mówił radny z jedynki. I
każdych doświadczeniach, również pewnie u was, mamy tak, że zaangażowało się w proces dwóch, maksymalnie trzech radnych. Panie przewodniczący, okej, dobrze, tylko teraz tak, bo zobaczcie, jaki robimy błąd. Rozmawiamy o czterech dzielnicach, które są gwiazdami partycypacji, bo to podjęły to wyzwanie, a w każdej z tych dzielnic były po dwie, trzy osoby. I to są, i to jest wszystko, czym dysponuję. Pozostali radni dzielnicowi mają to tak naprawdę gdzieś. Nie może tak było, bo u nas nie mogło wziąć więcej osób. U was tak, ale w innych dzielnicach naprawdę więcej się nie chciało zamierzać. Natomiast. Ale poczekajcie, to ja prowadzę. Jestem u siebie. Tak? Tak? Proszę bardzo. Prowadź. To pani proszę, tak, to musi prowadzić. Pan Jaśkowiec ma bardzo proszę. Pan Jaśkowiec. No, panie Boże, powinno się wiedzieć, to będzie też fachowy, że zawsze jak jest jakieś zbiorowisko ludzi, czy to jest Rada Dzielnicy, czy Rada Miasta, to generalnie jest kilka osób, które po pewnym czasie stają się wiodące w tym zbiorowisku, a reszta raczej jest drugim planem, albo trzecim, albo czwartym. W związku z tym raczej w dzielnicach to w dzielnicach bardzo widać, natomiast no raczej tego się nie zmieni. Natomiast czy moderat, czy wpisywać, bo tak przypominam się, że pan prezydent mówił, że ten zespół ma się głównie zająć pochyleniem się nad tymi naszymi dokumentami, więc znaczy ja nie wyobrażam sobie, żeby w uchwale Rady Miasta Krakowa o statucie dzielnic był zapis, że spotkania w sprawie budżetu obywatelskiego mają prowadzić moderatorzy, bo to nawet nie wiem, czy organ nadzoru by tego zapisu nie uchylił, więc to jest z automatu sprawa do dogadania między państwem, tak? I do dogadania tak naprawdę w późniejszym okresie, jak już zderzymy się z tymi wszystkimi realiami, czy to na poziomie miasta i to jest no i pewnie na poziomie jeszcze tych dzielnic pozostałych i wypracowania jakichś uwag. Ja nie wiem, ja jestem z natury przeciwnikiem zapisywania wszystkiego co do jota w jakichś dokumentach, tylko tak naprawdę tutaj trzeba mieć margines życia, bo na przykład w jednej dzielnicy świetnie się sprawdzi jeden model, w dzielnicy się sprawdzi inny model. W mieście się zupełnie zresztą może inny model sprawdzić, tak pewnie będzie niż w dzielnicach. I na przykład zupełnie tak może być inne dotarcie do mieszkańców niż w mieście, no tak pewnie będzie. Wydaje mi się, że w mieście powinniśmy postawić na przykład na te narzędzia komunikacji elektronicznej bardzo mocno. I iść tak jak Łódź w kierunku głosowania przez internet, natomiast w dzielnicy może się zupełnie inne zupełnie rozwiązania sprawdzić i to może być bardziej tak, opowiem, wspólnotowo zrobiono, wspólnotowo warsztatowo, tak, że będą jakieś warsztaty, spotkania, jakieś wypracowywane rozwiązań, natomiast w mieście z racji ogromu i ćwierć miliona mieszkańców, przynajmniej tych oficjalnych, to mogą się zupełnie inne elementy sprawdzić. Tak, ja przestrzegam przed takim próbą usztywnienia i określania w dokumentach urzędowych pewnych zasad. No zresztą ta uchwała, którą myśmy zaproponowali, była dość krótka i lakoniczna w założeniu, że i prezydent, i urząd, i państwo, i praktyka, dobra praktyka ją uzupełni. Zweryfikuje. No. Tak, no oczywiście że trzeba się z tym zgodzić, to powinna być decyzja już rady dzielnicowej, czy całej rady, czy korzystać z takiej pomocy, czy z niej, bo jeżeli mam takie osoby w swoim gronie, no to trudno, żeby nie wykorzystać ich. Jeżeli chodzi o zaangażowanie radnych w poszczególnych dzielnicach, no to rzeczywiście to może być bardzo różnie. U nas w dzielnicy, no podobna sytuacja, jak ma tutaj miejsce. Zespół zajmuje liczy około 20 kilku osób, jesteśmy tutaj 6-8 osób. I tak samo było w dzielnicy pierwszej. Dzielnica pierwszej czy 21 radnych, a do komisji należało 10 albo 11 radnych. No bo to w takim miejscu, jak ich pracuje, i to jest duża grupa. Oczywiście każda osoba w tej komisji różnie pracowała, różny był wkład, ale na tym. A ten pan się bywa, że nawet z włosami tak krzyczy też? Jak wypracowywaliśmy zasady budżetu partycypacyjnego, jeszcze nie był radny. Nasze dzielnice nie krzyczał być na komisji. To jest nowe radny u nas w dzielnicy. Od kilku miesięcy, więc wtedy jeszcze nie było żadnych radnych. Też nie jestem za tym, żeby to wpisywać do uchwały, ale rozumiem, że... Znaczy tak, skąd taka moja wypowiedź? Podejrzewam, że my, praktycy budżetu partycypacyjnego, będziemy bronić tej doktryny, tak? Bo to jest to, o czym dyrektor Poskonka raczył powiedzieć. Nie ma modelu budżetu partycypacyjnego ustanowionego, nie wiem, państwowo, ministerialnie do realizacji, tak? Są standardy.
Nie ma budżetu, podręczników, które podręcznika. Podręcznika nie ma, podręcznik właśnie powstaje i też w tych pracach ale też jest wskazówką, a biorę udział, ale jest dokładnie wskazówką, ale określa warunki brzegowe. I teraz tak, jeżeli chcemy się trzymać warunków brzegowych, a warunkiem brzegowym moim zdaniem jest tutaj proces deliberacji, bo są takie budżety partycypacyjne, w których na przykład można zgłosić projekty, tak, i od tego się zaczyna proces, tak, że można coś przesłać przez internet, bo... Taki pomysł. Tak, no, są w wielu miastach budżety partycypacyjne obywatelskie, które nie stanowią tego procesu. Dlatego ja się upieram, żebyśmy sobie... Być może to nie jest w tym moment, żeby o tym rozmawiać. Zgadzam się, że to nie powinno być wpisane do uchwały, ale do uchwały powinien chyba być jakiś załącznik stanowiący regulamin, który już nie będzie na 5 stron, tylko rzeczywiście będzie to uzupełniał. Zobaczcie sobie Państwo, jak to jest realizowane w innych miastach. I tam te szczegóły jednak muszą się znaleźć. Oczywiście one nie mogą być też zamykające. Wrzucimy to na kart prezydenta i napiszemy, żeby szczegóły ustalić. No i właśnie to jest pytanie, kto sporządza ten regulamin. Czy on powinien powstać? Regulamin jest ogólny. Szanowni Państwo, ja myślę, że tak. Na podstawie tego, czy ten regulamin tak naprawdę uzupełnić powinno zarządzenie prezydenta, czy też kilka zarządzeń, bo to zawsze tak jest, że rada, zresztą to nawet wynika z źródeł prawa, że to rada wskazuje takie ogólne zasady, natomiast później aktami wykonawczymi, jakim jest w przypadku miasta zarządzenia prezydenta, pewne rzeczy są doprecyzowane na podstawie delegacji, którą uchwale się daje prezydentowi. Bo zarządzenie prezydenta jest bardzo trudno, znaczy bardzo łatwo zmienić, natomiast uchwałą rady, aż ze statutem dzielnic to już jest w ogóle problem, bo statuty dzielnic są dość sztywnymi dokumentami i ich nowelizacja, i nowelizacje są wymagane konsultacji na przykład społecznych. Więc no to jak mówię, no, to jest pewna rzecz skomplikowana, jeżeli chodzi o zmianę statutów. Więc wydaje mi się, że Rada powinna przyjąć ogólny regulamin, który powinien być uzupełniony jakimś zarządzeniem pana prezydenta. Myślę, najlepiej jednym, ale pewnie nie będzie jedno. To jest najlepsze rozwiązanie, oczywiście. Nawet też się zastanawiam, czy tych harmonogramów nie przełożyć. Przecież Rada nie musi tych harmonogramów ustalać. Może to być zarządzenie. Może być zarządzeniem, prawda? Tak jest. Wszystkie załączniki, które mówią. Natomiast jedyną rzecz, którą musimy zrobić a propos tego, co Pan mówi, to ustalić pewne terminy w statutach dzielnic, no bo to jest wymagane do procedury realizacji zadania. I one wtedy powinny być w miarę obejmujące wszystkie dzielnice. Tak, ja myślę, że powinniśmy przejść do tych spraw, które są najważniejsze. A co do tych moderatorów, tak tam myślę, że trzeba zostawić furtkę taką, żeby to nie było 100% narzucone. Albo jeśli pan taki moderator, żeby on nie dyktował ilości spotkań. Do dyspozycji wasze, jako rady dzielnicy w tym przypadku. Może jest miasto, bo tu uważam, że spadnie się. Ale zauważcie, że nawet można to zrobić w taki sposób, że w momencie, kiedy się zrobi coś takiego, że wezmie się te wszystkie dzielnice, które będą chciały brać w tym udział, bo zakładamy też oczywiście zgodę na dowolność, że niektóre powiedzą, nie, my się tutaj nie będziemy bawić. I w tym momencie, kiedy przy spotkaniu z przewodniczącymi dzielnic, tam jest niezbędny ktoś, kto będzie moderatorem, ktoś, kto będzie przedstawiał ideę, pomysł i tak dalej. I są dzielnice, które najprawdopodobniej te, które będą wchodziły, które powiedzą, ale my musimy mieć przewodnika i moderatora. A to są dzielnice takie, które powiedzą, my sobie z tym poradzimy sami. I tak myślę, i teraz ja myślę, że to nie jest ta strona narzucania im, że muszą, tylko później sprawa do głębnego weryfikowania. Jeżeli ktoś nie chciał, a schrzanił, no to w tym momencie rzeczywiście powinna być odpowiedzialność. Tak mi się wydaje. Ja się trochę martwię o jedną rzecz. Zgłosiłam się tak, pani się pani ustaw. Tak, już chciałem się tu mnie trochę martwi nie jest to dobre słowo, bo o te dzielnice, które jakby doświadczyły tego budżetu partycypacyjnego, to jestem spokojna, ponieważ wiedzą, na czym to polega, mają w głowie scenariusz, są w stanie go odtworzyć, stworzyć na nowo. Natomiast te dzielnice, które
teraz mają zadeklarować, tak, my chcemy zrobić ten budżet partycypacyjny, nie do końca wiedząc, na czym polega, gdzie będzie ich rola przy promocji, przy prowadzeniu tych spotkań. Jakby trochę bym się bała, że dobrze ta decyzja nie zostanie podjęta w sposób taki odpowiedzialny, tak? I my jesteśmy młodzi, nie wierzycie w człowieka, no? No mamy znaczy ja mam różne doświadczenia, w związku z czym to jest poparte doświadczeniem, ponieważ my spotkaliśmy się z każdą dzielnicą kilka razy i naprawdę odpowiadaliśmy na pytania, które nas dziwiły, bulwersowały nawet, tak? No nie, oczywiście, że tak. To tak pytania zawsze będą, to trzeba się przyzwyczaić, czy sprawdzam ludzi. Jakby słyszeliśmy, tak. Pytania są kosmiczne przecież, panie. Jak się po raz, a ile pas tego ma? Raz, po raz trzeci, piąty czy siódmy odpowiada na to samo spotkanie, na to samo pytanie, no to trochę jest to tak. Natomiast powiem tak, że w dzielnicach wówczas były takie głosy, że mimo spotkań, które miały być moderowane przez moderatorów z zewnątrz, radni bali się tego całego procesu, bali się konfliktów wśród mieszkańców. Bali się zdominowania przez osiedla, w sensie, że się posłużą jakieś grupy interesów. Oni komunikowali takie obawy. No to wtedy co myślą, co mówię? Słuchajcie, kochani państwo. To się powtarzało. Ale to trzeba takim ludziom powiedzieć, że tak, ale pamiętajcie o tym, że zobaczycie, będziecie mieli takie i takie problemy, a my, bo będzie tutaj jakaś grupa zaplecza, my wam służymy, tego typu wsparcie. Jasne, tylko ja teraz chciałabym przejść do takich właśnie konstruktywnych jakichś założeń, tak, budowania założeń, jakby można zastanawiać się na tym, jak to zrobić, żeby te dzielnice, które nie miały okazji doświadczyć tego, z czym się to je, jak duży to byłby dla nich zakres odpowiedzialności pewnych działań, które mają podjąć, no bo w innych dzielnicach nie czołgujmy się, no dlatego ten budżet nie zafunkcjonował, dlatego że nie było chętnych radnych, którzy wezmą odpowiedzialność za promocję, którzy pomogą w organizacji tych spotkań. Będą chcieli się spotykać z mieszkańcami. Bardzo wielu radnych nie chce się spotykać z mieszkańcami. Mamy to potrzebuje. Mało tego, w wielu dzielnicach usłyszałam, że my mamy budżetami. Od czego wy ale szanowni państwo, to wbrew pozorom jest bardzo dobra sytuacja, bo budżet obywatelski nie może być takim budżetem, który będzie każdy brał, tylko dlatego, są dodatkowe środki. I elementem selekcji może być właśnie to, czy ta lekcja też dla radnych. I to jest moim zdaniem szalenie ważne, nawet może ważniejsze niż wyedukowanie 100 innych osób, bo ci radni na co dzień decydują o kilkuset tysiącach złotych czy kilku milionach złotych w zależności od dzielnicy. Zgadzam się. Uważam nawet, że pierwsza selekcja już została wykonana i te dzielnice, które nie chciały wziąć udziału w pilotażu, już powinny być do selekcji poprzez mieszkańców w wyborach, tak? No bo to są te ci radni, którzy się nie chcieli podzielić odpowiedzialności. To nie jest takie proste. Natomiast i może nie kończę, jak powinno być, bo są ludzie, którzy boją się czegoś nowego, a to się okazuje świetnie tym, co jest nowe. Niemniej taki proces, który każdy z tych dzielnic, bo pewnie zgłosi większość, przeżyje pierwszy raz, on zdecyduje o tym, czy ci radni w przyszłej swojej kadencji, bo część z nich zawsze zostaje, będą chcieli wziąć udział w tym procesie, czy nie. I albo się wykreują ci liderzy społeczni, którzy tak też prawdziwi liderzy, którzy będą reprezentować naprawdę te społeczności i będą tymi radnymi, albo się nie wykreują i będzie to, co jest w tym momencie jeszcze. Czyli ministerstwo entuzjazmu. To jest na słuchajcie, czy możemy przejść? Co mnie groził? Ja wiedziałem, jak się Piotr zgłasza. Tak, jeśli wyszło, to dobrze będzie takie przejście. Tak. Ja bym to widział tak, że mamy teraz ten rok, nazwijmy go przejściowy, 2014, w którym nadawany jest regulamin i dla miasta, i dla dzielnic, tak? I w tym momencie jakby akcja promocyjna i wszystko jest określone w jednym regulaminie. I tak jak na przykład mamy w tym zarządzeniu Łodzi, jest cały rozdział, gdzie tam jest napisane, ile tych spotkań ma być, jakie są ich cele, są warunki brzegowe tych spotkań, jest wskazane, że wykona te spotkania organizacja wybrana w otwartym trybie, w tym konkursie. Tak. Potem w 2015 już nowa kadencja, wchodzą statuty i jakby kompetencją wtedy rad dzielnic jest, czy robią ten budżet, czy nie. No i wtedy jakby one sobie już, wszystkie dzielnice są przeszkolone, ponieważ uczestniczyły w 2014 równolegle z miastem. No i potem według swoich harmonogramów robią to tak, jak
już będą uważały za stosowne, mogą się wycofać. Z tym problemem, że nie wszystkie, nie? Znaczy nie, no bo teraz jakby wszystkie się i tak złożą, bo na, no właśnie nie. Problem pierwszy zgłaszam, ale w 2015 roku nie będą przeszkolone, bo będziemy po wyborach, tam będą nowi radni, pewnie w dużej części, którzy nie będą przeszkoleni. Proszę tak tego nie traktować. Radzie miasta też pewnie będą nowi radni, więc też o nie będzie przeszkolić. Nie wiadomo, jak nastawieniem do entuzjazmu. Dlatego ja cały czas... że nie tak, jak w tej chwili. Dlatego ja cały czas twierdzę, słuchajcie, teraz zauważcie, że ja dlatego wczoraj powiedziałam, że tak ważne jest, żebyśmy wystartowali jednak teraz, ponieważ później istnieć będzie jakiś moment kontynuacji potrzeby, bo naprawdę, bo też... A startujemy, wszyscy mówimy, że startujemy. A nie wiem, czy Państwo Panie nie mówią. To będzie miało to, że... Tak, pamiętajcie, że jesteśmy... Nie, no to mogę powiedzieć, to zapytałem. To właśnie jednej z wypowiedzi z naszego zespołu zadzielonego, gdy ktoś powiedział, że on teraz już też jest przekonany, tylko że jest przekonany do wyboru, a po wyborach on znowu będzie przekonany. To jest cały problem. To nie był pan prezydent. Ja to nie pan prezydent. Przestań. Nie żartuję, ale tak naprawdę no to chyba wiem, o co chodzi. No niemniej tak to wygląda. Rozmawiałem z panem prezydentem, to pan prezydent był mocno sceptyczny do tej propozycji. Ale każdy z to idziemy dalej. Słuchajcie, rozrysujmy. Ale każdy z tego miejsca. Dobra, mamy chyba zgodność co do tego, że musimy zrobić terminarz przejściowy i nie przejściowy. Przejściowy, to zaczniemy dyskusję o przejściowym. To byś wiedziała, że ja byłem sceptyczny do tego, żeby dawać w budżecie na coś pieniądze, na co nie ma ustalonych procedur. Nie, to nie pomagało. Dwa, żeby nie było. Są się nagrały, są to zaczynamy. Zaczynamy. To pozostaje pytanie brzmi, czy robimy jeden i drugi budżet równolegle, czy dzielimy fazę głosowania na budżet dzielnicowy i budżet miejski? Czy ja myślę, że razem byłoby słusznie, tak mi się wydaje. Też ze względu na entuzjazm, zainteresowanie, przeszkolonych tych ludzi, którzy byliby przy dzielnicach, prawda? Bo najprawdopodobniej to ci przyjdą. Oczywiście, tak. Pani przewodnicząca ma rację, bo wtedy jest jeden problem z wydatkowaniem środków przy dzielnicach. Bo jeżeli tutaj będziemy mieli nawet taką sytuację, że miasto te zadania, które nie są możliwe do zrobienia drugiej, czyli po październiku, czyli po wrześniu, które nie są możliwe do zrobienia w końcówce roku, może przerzucić na rok następny, to przy dzielnicach takiej możliwości już nie ma. I wtedy tutaj też musiało być podobne zapewnienie, że w przyszłym roku te pieniądze do dzielnic będą w takiej samej wysokości przyznane, a w tym roku będą automatycznie zabrane, jeżeli wygrają takie zadania, które nie są do zrobienia. Ale to dotyczy tylko sytuacji, kiedy dzielnica dołoży swoje środki? Nie. Tak, bo to jest ogólny budżet ogólnomiejski, tak samo, chyba że tam przesunięte do dzielnic te środki. Ale są, znaczy one które są. Te, do no to okay. te półtora miliona to są środki w celowej rezerwie budżetowej na realizację zadań dzielnicowych. No to jest tak, to pełna zgoda, to co pan mówi. Że one są środkami wydzielone do dyspozycji dzielnic, tak. Więc to jest cenna możliwość. Czyli jest to, myślę, że podstawowe pytanie, które sobie powinniśmy zadać i odpowiedź na nie będzie kluczowa. Bo jeżeli się okaże, że rzeczywiście nie ma takiego zapewnienia, to jeżeli chodzi o dzielnicę, w takim razie powinniśmy na pewno ten budżet zrobić do czerwca i wtedy kolejne pytanie, czy budżet miejski przesuwamy i dopiero zaczynamy, panie przewodniczący. Nie, no ja to mówię, jak zaczynaliście, to było 2 godziny temu. Ja my się słabo rozkręcamy. No, tak. Skończyliśmy przedstawianie się. Tak, i jeżeli przy takim założeniu trzeba wtedy rozdzielić jedno głosowanie i drugie, co jest na pewno dostarcza kolejnych problemów i co według mnie też nie jest dobrym rozwiązaniem. I to jest to podstawowe pytanie, które musimy sobie dać na jakieś rozwiązanie. Chyba, że zdążymy zrobić jednak głosowanie w sprawie miejskiego budżetu do 30 czerwca. No, wydaje co jest trudne. To jest trudne. Bo jeżeli tak, to by się dało połączyć. Znaczy, mnie się wydaje tak właśnie. Innowacje. W moim odczuciu, czy łączymy dzielnicowy i miejski, głównie zależy od tego, kiedy ma skończyć się miejski. Znaczy, mówię skończyć, czyli realizacja ma być. Bo jeśli realizacja ma być w roku 2015, to w mojej ocenie należy rozdzielić w tym roku budżet dzielnicowy i miejski. Przynajmniej częściowo. Bo niektóre fazy może mogą być wspólne. Zresztą ja i tak jakby zastanawiając się nad tym, jak to przeprowadzić, miałem taki zamysł, że oprócz tego, że będzie
6 czy 7 spotkań dziennica do każdego etapu, to na każdym spotkaniu będzie informacja, że odnośnie budżetu ogólnomiejskiego to będzie krótka wstawka, a osobne spotkanie będzie w innym terminie. Tak, żeby ludzie poczuli bakcyla, ale żeby nie pomieszało im się zupełnie. Tak, tak. Na jednym spotkaniu powie jedno i drugie, to pomylą zdecydowanie. I to jest kluczowa sprawa, czyli kiedy kończymy miejski. Odpowiem sobie na to pytanie, to łatwiej nam będzie odpowiedzieć na każde inne. No, to jest to kluczowe pytanie. Znaczy, kiedy kończymy, to... Kiedy robimy głosowanie, tak? Kiedy... Tak, tak, tak. Z moich takich wyliczeń, gdzie na oko te okresy, ile potrzeba na nabór wniosków, ile trzeba na weryfikację, promocję, po weryfikacji i tak dalej, wychodzi na to, że jak startujemy teraz, to przemówimy się na października. Weźcie, czy możecie napisać, zacznijmy to rysować. Czy pan chce też służyć? No, ja ją mogę sobie. Rysować to jeszcze może, ale pisać też umiem. Datą startową jest 19 lutego, bo wtedy mamy posiedzenie Rady Miasta i ewentualnie wtedy to wszystko było przyjęte. No i liczę, że od momentu uchwalenia tej uchwały potrzeba półtorej miesiąca na taki rozruch, czyli ewentualnie konkurs ofert, przygotowanie się merytoryczne i tak dalej. Więc można przyjąć, że 31 marca rozpoczyna się akcja edukacyjna. Ja bym mogę uważać na bieżąco, bo półtora miesiąca na wyłonienie organizacji i informacje. Nie, to jest jakby takie półtorej miesiąca na... Na takie wewnętrzne po prostu przygotowanie, a jakby wychodzimy do mieszkańców w dniu 1 kwietnia, tak? Czyli do 31 wszystko musi być na TikToku. A 1 kwietnia jest pierwszą lotkę, tak? To jest związane z trybami ogłoszenia konkursu. No tak, a to potrzebujemy w wersji super optymistycznej, półtorej miesiąca i tak. Czyli 1 kwietnia chcemy wyjść już z ofertami do ludzi, znaczy... Bo wolałem, że będziemy widzieć i tak relacje, które zechcą wziąć na siebie ten ciężar. No właśnie. Czyli jeżeli urząd będzie szedł w kierunku otwartego konkursu ofert, a nie w realizacji tego przez własne działania. Nie, no to jest kwestia. Bo uchwała o to, że projekt uchwały dopuszcza oba. No to w każdym ciągu wiesz, że nie skupimy na razie nad tym, to nam zaraz kontrolę nam trochę odpowie, jakim trybem. No i co tam dalej? Czyli albo to zostawiamy. Więc kwiecień to byłyby spotkania dla mieszkańców na etapie identyfikacji problemów i nasza propozycja jako inicjatywy i współpracujących z nami jest taka, że w każdej dzielnicy w kwietniu odbywa się jedno spotkanie, identyfikacja problemów dzielnicowych, a na poziomie ogólnomiejskim odbywają się fora tematyczne, żeby jak najbardziej rozdzielić te pieniądze tak naprawdę. Fora tematyczne, tak. Że powiedzmy ten budżet ogólnomiejski, zadania muszą być ogólnomiejskie, więc nie patrzmy jakby obszarami, tylko patrzmy tematami, czyli powiedzmy jest forum sportu, kultury i tak dalej, obszarowo. No i kwiecień jakby identyfikacja tych problemów. Jeśli mogę tylko przerwać, bo tu jest jeden temat, którego nie poruszyliśmy i tutaj chodzi o rozgraniczenie jednego drugiego budżetu. Jeśli można było poruszyć, jakie zadania by mogły wchodzić do jednego, jakie do drugiego, bo... To jest kluczowe. Tak, nie podoba to określenie, więc na pewno to też jest de facto bardzo proste, no bo jeżeli idziemy w kierunku statutów, no to te kompetencje, które będą w statutach wydzielone, tak, przekazane dzielnicom, no to to będą obszary do realizacji tego państwa budżetu partycypacyjnego. Tak. A będzie to wyłączenie drogi powiatowe po zapuczy dzielnicowy? Musi być. To też jest ważne do tego budżetu w tym momencie, bo ile przedtem, to może mieliśmy sobie dyskutować, czy to się lat kończy. No i ten etap się kończy 28 kwietnia tak naprawdę, bo wtedy się zaczyna długi interwał, który trwa do 4 maja, więc to w ogóle jest wyłączone z rozważań. I po 4 maja ma 4 tygodnie pełne, czyli tak samo, i byłaby jakby druga tura z kompetencji. Akcja informacyjna do 28 kwietnia. Nie, teraz będzie druga tura jego. Do końca maja. Do końca maja? Tak. Bo były najpierw spotkania identyfikacyjne, w maju będą spotkania rozwiązane.